Pan Jezus nas dzisiaj uczy modlitwy, prośby. Zauważmy najpierw, że ta nauka została wygłoszona na Górze Oliwnej, a więc w tym samym miejscu, w którym później Jezus sam zanosił do Ojca prośbę, Wielki Czwartek wieczór. I to jest pierwsza bardzo ważna lekcja. Jeśli chcemy kogoś uczyć modlitwy, powinniśmy najpierw sami się modlić. Nie można nauczyć modlitwy inaczej, jak tylko zapraszając do środka swojej własnej modlitwy. W tej modlitwie prośby Pan Jezus nam wskazuje na dwie ważne rzeczy. Pierwsza to jest postawa zaufania, ponieważ ta modlitwa z naszej strony jest skierowana do kogoś, kto się sam przedstawia jako nasz przyjaciel. Mamy prawo do wielkiego zaufania wobec Boga, właśnie z racji na te relacje przyjaźni z Nim. Bóg jest nam bliski. Bóg wszedł z nami w tę przygodę przyjaźni i z racji na te relacje jest gotów nas chętnie słuchać. Więc to pierwsze wezwanie to jest wezwanie do zaufania. Ważne jest, jaki mamy obraz Boga, żebyśmy nie mieli złego obrazu, bo wtedy ten zły obraz nas blokuje. Wiele razy przy spowiedzi ludzie się pytają, jak zaufać Bogu? No musisz Go poznać. Nie? Brak zaufania w stosunku do Boga w nas się bierze z tego, że Go nie znamy albo mamy zupełnie fałszywy Jego obraz. Bóg jest nam przyjazny, Bóg nas chętnie słucha. I druga istotna rzecz, jakiej Jezus nas uczy, to byśmy prosili o rzeczy, które dla nas są konieczne. Powiadam wam, nawet jeśli nie wstanie dlatego, że jest jego przyjacielem, co z powodu jego natręctwa wstanie i da to, co mu jest konieczne. Tak można by też przełożyć ten tekst. To, co jest mu konieczne. Natarczywość tego człowieka w modlitwie bierze się stąd, że on wie, jest coś bardzo koniecznego, czego nie ma, a bardzo tego potrzebuje. I dlatego z taką natarczywością prosi. Co to jest? Czego tak koniecznie potrzebujecie, żeby tak natarczywie prosić? Odpowiedź pada w ostatnim zdaniu. Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ta Ewangelia jest wielkim pytaniem do nas. Kiedyśmy się ostatnio modlili o Ducha Świętego? Z taką świadomością, że jest On nam konieczny, że bez Ducha Świętego jesteśmy po prostu martwi. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy chrześcijanami. Weźcie tylko, wystarczy Ewangelię Świętego Jana. Ile razy On mówi o Duchu Świętym, Jezus w Ewangelii Świętego Jana. Bez Ducha Świętego nie potrafimy się modlić. Bez Ducha Świętego nikt z nas nie potrafi powiedzieć do Boga Abba, Tato. Bez Ducha Świętego nikt z nas nie potrafi powiedzieć o Jezusie, że jest moim Panem. Bez Ducha Świętego nikt z nas nie potrafi być w Kościele w sposób aktywny, bo od Ducha otrzymujemy wszystkie dary, charyzmaty, posługi, które nas włączają w ciało Chrystusa, jakim jest Kościół. Bez Ducha Świętego nie potrafimy dochodzić do prawdy. Wydaje nam się, że już prawdę posiedliśmy, albo prawda, którą poznaliśmy, nie przenika do naszego wnętrza. Bez Ducha Świętego nie potrafimy prosić o przebaczenie, bo Duch jest tym, który nas przekonuje o naszym grzechu. Duch Święty jest nam konieczny, ponieważ bez Ducha Świętego żadnych właściwych, prawdziwych, sensownych postaw chrześcijańskich w nas nie ma. Dlatego Jezus nas dzisiaj namawia w tej Ewangelii, byśmy natarczywie prosili o Ducha Świętego, Boga, który jest naszym przyjacielem. Rozważamy to przy grobie Jana Pawła. Myślę, wielu z nas wie, że od 9 roku życia dzień w dzień modlił się o dary Ducha Świętego taką modlitwą, którą przekazał mu jego własny tata, kiedy zauważył, że Karol nie potrafi być dobrym ministrantem. Wtedy mu wręczył do ręki modlitwę do Ducha Świętego i powiedział, módl się nią codziennie i modlił się nią codziennie do samej śmierci. Więc bardzo was proszę, żebyście teraz wstali, bo ja chcę się razem z wami tą modlitwą pomodlić. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych.
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył majestatowi Twojemu z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.